Dzień dobry, wstaje dzień. Anna Popek, witam Państwa. W naszym programie jak zwykle postaramy się znaleźć pozytywy otaczającego nas świata. Wiemy niestety, że sytuacja z pandemią jest jaka jest i czy te ograniczenia, które planuje rząd, które są wprowadzane, idą w dobrym kierunku. Jak powinno to wszystko wyglądać i jak wygląda? O tym z panią dr Małgorzatą Kęsik-Brodacką, biologiem molekularnym z Narodowego Instytutu Leków porozmawiamy. Myślę, że ta rozmowa przyniesie nam wszystkim nieco spokoju i optymizmu. A później z Arkadiuszem Onyszko, trenerem piłkarskim, byłym bramkarzem reprezentacji Polski, pomówimy o tym, jaką taktykę powinni przyjąć Polacy w meczu Polska-Węgry. Jak zaplanować ten mecz, jak pozytywnie nastroić się do gry, aby nad naszymi bratankami Węgrami odnieść zwycięstwo. Bo myślę, że oczywiście musimy się lubić jako narody, ale na boisku powinniśmy walczyć najlepiej, jak się da. 6:45, więc przegląd prasy. Antoni Trzmiel, zapraszam. Zatem nadlatuję i to zawsze nie nadlatuję, jest tylko mało czasu i dużo ciekawych tematów. Dziś bardzo dużo. Proszę bardzo, Aniu, dziękuję. Kawa. Kawa chętnie, a ja rzeżuchą się zrewanżuję. To nie dla ciebie, tylko tutaj będziemy obserwować proces wzrostu. Proces wzrostu. No studio zawsze to mnie napawa jakąś taką radością. Nadzieja nam się tu, choćby Super Express i przejrzeć. Krzysztof Krawczyk, proszę bardzo. No coś podobnego. Krzysztof Krawczyk, miasta stołecznego Warszawy, walczy o oddech i tak. I wreszcie i wsparcie. Ale tak, ostrożności, ale też nadziei, słuchajcie. No różne nieszczęścia udało się ludzkości przetrwać, to też pokonamy. A Niemcy proszą o wybaczenie. Otwiera to pewne drzwi. Tak, i zobaczymy, jak to będzie potraktowane. Rzeczy naprawdę ważne. Obserwujemy, jak wyraźnie to jest. O proszę bardzo, zobacz, jaka... Kanał Suezki zablokowany, to zdjęcie pokazuje, jak wygląda zależność od wąskich gardeł. No właśnie, wąski gardło w kanale Suezkim, no i dostawy z Chin, prawda? A ja dla ciebie mam z tygodnika Niedziela ostatniego piękne wspomnienie o księdzu Piotrze Pawlukiewiczu, dlatego że w niedzielę była pierwsza rocznica rzeczach dotyczących prawdy, duszy i tego, jak żyć. Myślę, że teraz, kiedy wszystko się przenosi do internetu, warto, aby Państwo także posłuchali jego kazań, bo są właśnie w internecie dostępne. Naprawdę potrafią zmienić życie. Przenikliwe. Zostały jego nagrania, słuchajmy ich w takim razie. Bardzo dziękuję, to był Antoni Trzmiel. Rzeżucha zostaje, bo jak powiedzieliśmy, będziemy... Dzisiaj o 20:35 w Jedynce zobaczą Państwo mecz eliminacyjny, w którym zmierzą się Polacy i Węgrzy i to będzie mecz do przyszłorocznego mundialu w Katarze. To ważny mecz, no bo otwiera całą serię, więc teraz, jak mówiliśmy, niech Polacy zwyciężą. Wiadomo, Kazimierz Górski mówił, że zwycięża ten, kto strzeli jedną bramkę więcej, prawda? Więc niech ta bramka będzie po naszej stronie. Ja przypominam o tym, aby posiać rzeżuchem, żeby zdążyła nam urosnąć do świąt. Życzę Państwu pięknego dnia. Pamiętajcie też o pięknej prozie tolkienowskiej. Czytajmy Tolkiena, bo jest to klasyka wspaniała i porywająca. A teraz już przekazuję...